Przed nami grupa Alpejczyków seniorów, którzy za odmowę startu w drugim przejeździe slalomu specjalnego rozgrywanego o Mistrzostwo Polski w kotle gąsienicowym zostali ukarani dyscyplinarnie. Grupa niekompletna, bo nie wszystkich udało się nam zebrać w jednym terminie. Było ich 25. Gwoli ścisłości, a fakty i okoliczności odgrywają tu bardzo ważną rolę, przypominamy, że bezpośrednim powodem tej demonstracji było uznanie przez jednego z sędziów bramkowych za prawidłowy przejazd slalomu w wykonaniu Macieja Ciaptaka gąsienicy, mimo iż były wątpliwości, czy zawodnik ten przejechał bramkę właściwie. Jego współzawodnicy zostali uznani za warchołów i buntowników. Równocześnie nie dano im żadnej szansy wypowiedzenia się w tej sprawie. Trochę to wyglądało na rozprawę sądową, w której przed obliczem sędziego stanął tylko prokurator. Dla pełnego wyjaśnienia musimy na krótko wrócić do okoliczności incydentu, a potem dopiero do podłoża całej sprawy. Wypadki, które tam miały miejsce, według nas wskazują na jawne zatuszowanie ewidentnego ominięcia bramki przez zawodnika z numerem 9, Maćka Ciaptaka. Zaistniało szereg okoliczności świadczących o tym, a mianowicie widziało ten przejazd 8 zawodników bardzo dokładnie. Jeden trener klubu sportowego SNPTT, magister Bogdan Rauer oraz sędziowie mety, którzy z nie wiadomo jakich powodów dopiero powiedzieli o tym za 2 dni. Dlaczego mówisz, że nie wiadomo z jakich powodów? Nie wiadomo, czy się bali. Nie wiadomo, czy się bali. Nie wiadomo, czy po prostu uważali, że ci ludzie, którzy stoją w tym miejscu, postąpią tak, jak należy. Zresztą myśmy liczyli na to. Liczyliśmy na postąpienie, że tak powiem, fair play w stosunku do nas wszystkich. I że jednak decyzja zapadnie tylko jedna. Niestety tak się nie stało. A czego się bali, jak myślicie? Czego oni mogli się bać? No wyciągnięcie jakichś konsekwencji lub to, że ktoś będący tam w hierarchii wyżej w tej sportowej po prostu no, sprzeciwi się temu, że ktoś mógł mieć odmienne zdanie. No. Jak ci uznani u nas ludzie, którzy parają się sportem. No. Mało tego, trzeba tu dodać, że było mnóstwo świadków, którzy widzieli ominięcie bramki, a nie było ani jednego świadka, który by potwierdził, że on przejechał prawidłowo. Sędziowałam na Mistrzostwach Polski. Widziałam pierwszy przejazd Macieja Ciaptaka. Maciej Ciaptak minął bramkę.